kurs sprzątania swojego pokoju. Kurs samodzielnego przygotowywania drugiego śniadania do szkoły. Myślę, że każdy rodzic i każdy nauczyciel zgodziłby się ze mną, że cudownie byłoby inwestować w rozwój takich właśnie życiowych umiejętności. Między innymi na takich sprawach skupia się Fit Edukacja właśnie. Ale co byście powiedzieli na to, aby był kurs zarządzania swoimi emocjami? Myślę, że to byłoby coś jeszcze większego. Tylko spokój mnie uratuje. Takie powiedzenie miała moja babcia. Kiedyś śmiałam się z niego i sobie myślałam, co to w ogóle za zdanie. A dzisiaj powiem Wam, że coraz częściej sama po niego sięgam i stwierdzam, że jest w tym ogromna moc. Jeżeli my reagujemy spokojem na jakikolwiek tajfun, który działa wokół nas, jesteśmy w stanie go wyciszyć. W innym przypadku podsycamy tylko, nakręcamy się i dzieją się coraz gorsze rzeczy. Statystyki mówią, że coraz więcej dzieci i nastolatków zaczyna chorować na depresję. Chorować, nie miewać tylko stany depresyjne, doły i akcje nic mi się nie chce i nie ruszajcie mnie, tylko depresję jako jednostki chorobowe. Oczywiście w takich sytuacjach nie można sobie pozwolić na to, żeby nie skorzystać z pomocy specjalisty. Ale co zrobić, żeby nie doprowadzić do takiego stanu? Czy jest coś, co możemy uczynić wcześniej, aby takie nieszczęścia się nie działy? Myślę, że jedną z takich rzeczy jest rozmawianie na temat emocji, pozwalanie przeżywania ich, nie tłumienie tego, ale odnajdywanie drogi wspólnie z dzieckiem, aby poszukać odpowiedzi na to, dlaczego ja właśnie odczuwam takie emocje, które nie są ani dobre, ani złe, one po prostu są. I znaleźć źródło i znaleźć sposób na to, jak sobie z nimi radzić. Dzisiaj, kochani, polecam Wam książkę Co się dzieje w mojej głowie. Książka pochodząca z roku 2019 nawet, o ile się nie mylę, wydawnictwa Tadam. Tak, 2019 rok. Świeżutka rzecz. Jak zacząć z dzieckiem rozmowę o zdrowej głowie? Kiedy zaczęłam przeglądać tę książkę w bibliotece, właśnie na dziale dziecięcym, kiedy szukałam kolejnych pozycji dla mojej Oliwki, powiem Wam, że aż się wzruszyłam tym, jak bliska jest ona filozofii i ideologii Fit Edukacji, tego, co ja tak bardzo chciałabym, żeby zaczęło kiełkować jako po prostu program w polskich szkołach, żeby nasze dzieci zaczęły zyskiwać taką rzetelną wiedzę na temat tego, że dietą dla mózgu, odpowiednią regulacją snu i ruchem mogą sobie zapewnić taki bardzo dobry filar do tego, aby mieć zdrową głowę, do tego, aby w tej głowie rodziły się dobre myśli i do tego, aby ta głowa po prostu była zdolna do ponadprzeciętnych osiągnięć. To właśnie tutaj, w tej książce, takie treści możemy znaleźć. Oczywiście one są dostosowane do wieku odbiorcy, ale zobaczcie, dbając o ciało, pomagasz umysłowi. Jest taki osobny rozdział na ten temat. Jest na przykład taki rozdziałik, co robią z emocjami. Zostają wymienione emocje takie jak strach, wesołość, gniew, niepewność, zaskoczenie. Super, że od razu widzimy, jak one się malują na twarzy, ponieważ badania pokazują także, że przez to, że mamy coraz bardziej takie cyfrowe społeczeństwo i dzieci już od nawet kilku miesięcy, mając kilka miesięcy, są ludźmi, którzy po prostu na screen mediach spędzają zbyt wiele czasu już od takiego wieku, nie potrafią rozpoznawać na żywym człowieku emocji. To jest po prostu wstrząsająca informacja. W ogóle nie przypuszczałam, że coś takiego jest możliwe, dlatego że zbyt mało obcują z ludźmi żywymi i takimi, którzy po prostu malują emocje na twarzy różne. Rozpoznajemy te emocje, nazywamy je, ale też sięgamy głębiej i sprawdzamy, co one spowodowały.
To znaczy, co spowodowało takie emocje w nas, i to jest wszystko w porządku. Możemy się tak czuć, mamy prawo się tak czuć. Uczuć nikt nie może nam podważyć ani zabronić. Prawda? Nikt nie może nam powiedzieć, nie smuć się, chociaż często pewnie sami tego używamy, stwierdzenia, ponieważ to tak nie działa. To działa wręcz odwrotnie, prawda? Już kiedyś nawet tutaj mówiłam takie hasło: uspokój się. Działa po prostu w zupełnie odwrotnym kierunku do zamierzonego. Mało tego właśnie, jest tutaj, są też takie rady, które ukierunkowują jakby rozmowę z dzieckiem właśnie na ten temat. Co pomoże, gdy spotka nas coś przykrego? Możemy stworzyć różne plany reagowania na emocje. Możemy pokazać dziecku, w jaki sposób może takie złe emocje, znaczy złe, no po prostu takie, które jakby negatywnie na niego wpływają, rozładować, że można coś z nimi zrobić innego niż na przykład po prostu oddawać komuś taką samą przykrość, jaką myśmy otrzymali. I cały czas pielęgnować w sobie taki sposób, taki schemat reagowania. Niesamowita książka, która jest odpowiedzią na to, na potrzeby dzisiejszego czasu, nie tylko dzisiejszego, bo to jest po prostu taka ludzka potrzeba od zawsze, żeby umieć sobie radzić z emocjami, ale dzisiaj chyba coraz bardziej jesteśmy świadomi tego i dobrze, że coraz gorzej sobie z tym radzimy. Sięgamy po jakieś środki zastępcze, po jedzenie, po inne uzależnienia, żeby sobie zrekompensować takie jakieś braki i w ten sposób przeżywamy, trawimy to, co złego nas spotkało, zamiast po prostu poradzić sobie z danym wydarzeniem, przegadać go. Bardzo fajny sposób i taki punkt zaczepienia, lektura tej książki, co się dzieje w mojej głowie, do takich mądrych wieczorów z dzieckiem, żeby podczas których możemy po prostu więcej sobie porozmawiać. Nie tyle może dużo poczytać, bo tutaj tekstu jest... Znaczy taka zrównoważona ilość. Myślę, że to jest raczej taki zamysł był autorów tej książki, żeby to był po prostu pretekst do rozmów z dzieckiem na temat wydarzeń, które dzieją się w jego życiu. Ile my wtedy możemy tak naprawdę dowiedzieć, jak wiele tego najważniejszego, co dzieje się w główkach już tych naszych najmłodszych. I to będzie świetny start i taki fundament do tego, by kiedyś te dzieci, które będą nastolatkami, miały do nas zaufanie i wiedziały, że z nami mogą porozmawiać na temat tego, co się dzieje w ich głowie, bo my pomożemy im przez to przejść. To też jest w ogóle świetna terapia dla nas, jako dla rodziców czy dla wychowawców, bo być może my jeszcze mamy pewne kwestie nieprzepracowane i to jest dobry moment, żeby zacząć też pracować nad sobą. Dziękuję Wam serdecznie za to, że oglądaliście kolejny odcinek z cyklu Czytelniczy Czwartek. Zapraszam Was znowu za tydzień. Dzisiaj zachęcam do subskrybowania kanału tych może, którzy są tutaj po raz pierwszy. Proszę Was o to, abyście napisali jakiś komentarz pod tym filmem, czy propozycja tej książki Wam się podoba, czy może ją znacie, a może macie jakieś swoje sposoby na to, jak sobie radzić z emocjami, albo raczej w jaki sposób zacząć rozmawiać o emocjach z dziećmi, albo książki, które właśnie dotykają takich tematów. Napiszcie o tym koniecznie. Podzielcie się tym filmem ze znajomym, jeżeli uważacie, że niesie on taką wartość, która może wnieść coś dobrego do Waszego życia. I do zobaczenia za tydzień.